Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak szykować fajitę drobiową. Będziemy potrzebowali z kurczaka, którą pokroimy w dosyć drobne paski. Też mam pokrojoną, wrzucam ją do miski. Rozgrzewam patelnię. Podlewam delikatnie olejem. Patelnia nam się rozgrzewa, w międzyczasie skroję sobie ząbek czosnku. Patelnia nam się rozgrzała, dodajemy kurczaka pokrojonego. Od razu dodamy nasz czosnek. Sól. Pieprz. Chili. Kurczak nam się zasmaża, w międzyczasie pokroimy paprykę. Pół papryki czerwonej, pół pomarańczowej, może być żółta. I pół zielonej. Kroimy jak w drobne paski. I cebulę, którą pokroimy w piórka. Paprykę, cebulę mamy pokrojoną. Czekamy, aż nam się kurczak wysmaży. Kurczak nam się obsmażył. Dodamy naszą paprykę i cebulę do środka. Potem wrzucamy. To nam się musi posmażyć około 2 minut. Doprawimy to jeszcze solą, pieprzem. Ja lubię ostrzejsze, dlatego jeszcze dodam trochę chili. Fajita nam się smaży, rozgrzejemy sobie drugą patelnię, żeby zagrzać tortillę. Patelnia nam się rozgrzała. Podgrzejemy dwie tortille. Składniki, które Wam pokazywałem, to są na około 2 porcji. Także do 2 porcji, półtorej papryki. Ja użyłem 3 kolorów z tego względu, że danie efektowniej wygląda na talerzu, bo jest bardziej kolorowe. A meksykańska kuchnia kojarzy się właśnie z kolorami, żywymi kolorami. Fajita nam się usmażyła, a tortille zagrzały. Chyba zagrzały, nie zagrzały, mamy cieplutkie. Będziemy składać nasze danie. Dwie porcje nam wyszły, także rozkładam na 2 talerze. Na ręcie kładę tortille. Ułożymy sosy standardowo, salsa pomidorowa, guacamole i kwaśna śmietana. I układamy na tortille naszą fajitę. Zawijamy nasze tortille. Fajitę mamy gotowe, życzę smacznego.